Hello, hello, hello. Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Chciałabym Was zaprosić na test tego oto produktu. I to dzięki Wam. Wiem, że w ogóle coś takiego istnieje, bo przyznam się zupełnie szczerze, bo kompletnie nie wiedziałam, że Ewa Chodakowska wypuściła na rynek krem, BB krem. Więc dziękuję bardzo za podsunięcie pomysłu i jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze fajne pomysły na jakieś takie fajne produkty, które ja mogłabym przetestować, a znacie mój gust, to mówcie. Zamówiłam go na stronie Hebe, kosztował chyba coś około 40 kilku złotych, napiszę Wam na pewno cenę na dole. I teraz tak, może ja go wyciągnę z tego pudełka, bo mi się tutaj puka. Skład ma bardzo, ale to bardzo dobry. Także jeżeli szukacie dobrych składowo podkładów, to, no to ten na pewno, znaczy BB kremów. Jest bardzo bogaty w składniki odżywcze. Ma masło mango, shea, oleje, makadamia, jarganowy, kwas hialuronowy, ekstrakt z trawy młodego jęczmienia. I ma też pigmenty mineralne. No ale właśnie tutaj jeszcze producent pisze na stronie, znaczy na stronie, na pudełku, że innowacyjne składniki idealnie pochłaniają sebum, a cera dzięki temu staje się zmatowiona, gładka, rozszerzone pory są wyraźnie mniej widoczne, a zmarszczki wyglądają na płytsze. Po prostu ten krem czyni cuda według producenta. Ja go już raz użyłam, więc mam swoje przemyślenia. Krem przychodzi do nas w takim bardzo ładnym, plastikowym opakowaniu. Takim aplikatorem wyciskanym. Bardzo ładnie wygląda. Mało miejsca zajmuje. Ma 30 ml, czyli standardowa pojemność. Wyprodukowane w Polsce. 6 miesięcy od daty otwarcia. Wygładza. No dobra, słuchajcie. Już nie będę czytała, co on tam robi. Chcę Wam tylko pokazać na mojej części twarzy poziom krycia tego produktu. Bo to Wam da odpowiedź na wiele pytań. Dobra, to biorę sobie ten krem BB, lusterko, i położę go, no tutaj niech będzie, tak? Obok położę podkład, który ostatnio testowałam z Asoa, niech będzie, bo akurat mam go pod ręką. Chociaż to jest podkład, to nie będzie fair, to może zróbmy inaczej, wezmę krem BB. Jaki my tu mamy jeszcze krem BB? Krem BB. O, na przykład krem BB z Orientalem, niech będzie. Nie patrzcie na kolor, tylko patrzcie raczej na... Czy dołożę sobie tego? Nie było. I czy jeszcze mam jakiś krem BB? No na pewno mam jeszcze jakiś krem BB, tylko muszę coś znaleźć. O! Na przykład ten mój ukochany Algoton. To jest również krem BB, więc będziemy mogli to porównać. I nie wiem, czy to widać, już może nie będę więcej tego dawała. Ten krem BB jest faktycznie prawdziwym kremem. Łap się ostrość. Jest faktycznie prawdziwym kremem BB. On faktycznie bardzo, ale to bardzo delikatnie kryje. Zobaczcie, on się rozciera prawie do zera. Gdybyśmy tak ten roztarli. Coś tam zostaje. No a ten to już w ogóle widać, że ma bardzo dużo pigmentów. Czy to jest coś złego? Nie. Ja nie uważam, że to jest coś złego. Choć muszę przyznać, że szczególnie koreańscy producenci przyzwyczaili nas do tego, że te kremy BB mają poziom krycia niemal taki jak zwykłe podkłady. No ale mówię na wstępie, żebyście wiedzieli, że ten produkt ma bardzo delikatne krycie, natomiast no dobra, zaczniemy sobie może od tego, tutaj rozłożę sobie ręką. Ma
Ma przede wszystkim tak, ma bardzo intensywny zapach. Mi się ten zapach bardzo podoba. On jest taki, to jest taki świeży zapach. Nie wiem czemu, ale mi się kojarzy z Dolce Light Blue chyba. Czy jakoś tak, Dolce & Gabbana, takie perfumy. Taki bardzo świeży, taki letni. Och, ja uwielbiam te zapachy, ale są osoby na pewno, którym może się ten zapach wydawać za intensywny, więc od razu też mówię, że no, ma taki zapach. Intensywny, naprawdę. Ale bardzo w mojej ocenie przyjemny, ale widzisz, że z zapachami to jest bardzo, bardzo indywidualna rzecz. Zobaczcie, jak mi się ten podkład wchłonął. I naprawdę, pomimo tego, że ma bardzo delikatne krycie, bardzo fajnie mi wyrównał tą skórę. Tak, jakby to powiedzieć, zaraz sobie dołożę go na drugą stronę. Ta strona jest o wiele bardziej taka, wiecie, plamista. Więc to jest bardzo przyjemny krem BB, który daje skórze wyraźne nawilżenie. Pod ten krem, nawet jeżeli nie użyjecie żadnego przy cerze suchej, to już w ogóle, czy przy cerze tłustej to w ogóle zapomnijcie, a przy cerze mieszanej również, ale przy cerze suchej już nie będziecie musieli używać żadnego kremu, bo tutaj naprawdę czuć to nawilżenie i czuć tą bogatość jakby składników. Bardzo, ale to bardzo, ja nie mam już tego kremu, bo mojej córce oddałam. Ten krem BB, czy nie wiem co, Baby Face Boom, pamiętacie? To on mi go bardzo przypomina. On nawet jest podobny przez to, że ma też taki różowy odcień tego, tej tubki. Bardzo mi go przypomina. Z czasem ten produkt tak jakby zastyga. On się robi coraz bardziej taki tępy i zastyga. Więc to też jakby daje Wam może taki informację, że może przy cerze mieszany on też się sprawdzi. Nie mam jeszcze korektora, więc się nie patrzcie. Mogę go sobie też oczywiście pod oko podłożyć. Przy takim składem uważam, że nie będzie to problemów. Jeżeli on ma w ogóle minerały w sobie, to tym bardziej nie widzę problemu, żeby to dać tutaj w okolice oka. Chociaż producent o tym nie pisze, ale korektory mają o wiele, wiele gorsze składy i się je daje pod oko. Tutaj, jak widzicie, moje przebarwienie prześwituje, tutaj też, no to jest po prostu bardzo, ale to bardzo delikatne krycie. Na pewno, to możecie być pewni, że niestety to nie będzie wydajny produkt, bo jeszcze jak to będzie się używało gąbeczką, ja tutaj próbuję dołożyć gąbeczką trochę tego krycia, albo nawet ręką, to trochę tego po prostu idzie, więc no to też jakby miejcie na uwadze, że to nie będzie bardzo ekonomiczny produkt. Więcej Wam powiem na podsumowaniu. Teraz sobie zrobię tylko pod oczami korektor i zaraz do Was wracam. Zobaczymy, jak się na nim pracuje produktami kremowymi. Ostatnio wyciągnęłam z czeluści mojej szuflady zapomniany przeze mnie duet, który kiedyś kupiłam i gdzieś tam rzuciłam, czyli duet z Toma Forda do konturowania twarzy. I ostatnio się znowu z nim polubiłam. Pędzelkiem z Real Techniques, no chyba to jest pędzel do nakładania jakichś tam maseczek. Nałożę sobie tutaj ten, chociaż z drugiej strony powiem Wam, nakładanie takiego badziewia składowego na tak dobry podkład to nie jest dobry pomysł, no ale dobra, już zrobiłam to. Pod oczy położyłam sobie korektor z Catrice Clean ID w kolorze 004 Light Almond. Nie ma super mocnego krycia, ale takie codzienne krycie jak najbardziej jest ok. Widzicie co, ten podkład z czasem wręcz zastyga, to Wam mówiłam, ale on tak zasusza się, więc nie widzę go jako takiego bardzo, jakby to powiedzieć, nie można nim tak przesadzić z dokładaniem, bo wtedy może Wam się zrobić skorupa. Więc tak wiecie, z głową.
Okej, okay, mamy już pełen makijaż, wyszło co wyszło, już zostawmy, dzisiaj tak jestem w domu. Podsumowując, odsunę się może troszkę. Nie ma to jak być w dresie z pomalowanymi ustami, nie? Ale kto mi zabroni? Wracając do tematu, więc tak. Jest to bardzo przyjemny, codzienny krem BB i to z naciskiem na krem, a nie na krycie. Na pewno będzie cudowny na lato. Ja go mam w kolorze w ogóle light, bo wam nie powiedziałam. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Ten kolor light delikatnie ciemnieje, więc miejcie to na uwadze kupując. Ja jestem no teraz blada, wiadomo, ale myślę, że ten kolor drugi, chyba są dwa kolory, medium i light, może być mocny, mocno ciemny, więc na lato. Czy bym go kupiła powtórnie? Nie wiem, natomiast widzę go właśnie na lato. Jak go widzę latem, dochodzenia takiego codziennego, gdzieś na wyjazd, jak nawet nie weźmiecie kremu ze sobą, ja mówię o tłustych cerach, to delikatnie wam zrówna kolor, delikatnie. Natomiast do takiego mocnego krycia to się nie nadaje. Chyba że będziecie go wzmacniać korektorami, no to wtedy wiadomo, że tak. Ale skład ma świetny, cieszę się, że jest na rynku. To już zostawiam do waszego wyboru, czy go warto brać. Co do trwałości, no to wiecie, to jest krem BB, tutaj nie będzie. Nie można oczekiwać nie wiadomo czego. Cudów może nie robi, tak jak tutaj piszą, że praktycznie no, wszystko maskuje drobne niedoskonałości. No tak, no drobne maskuje, ale już takie większe niedoskonałości to nie ma szans. Nie zamaskuje, nie ma szans. Moja skóra jest taka lekko już zastygnięta. Pielęgnuje i nawilża, na pewno wygładza. No myślę, że to też można przyjąć, że on wygładza. Wyrównuje kolory skóry. No tak, to też mogę powiedzieć, że delikatnie wyrównał kolory skóry. Ale jest to wszystko na poziomie dużej delikatności. No więc tyle. Pani Ewa Chodakowska, Bibio Cosmetics. Ciekawa jestem, czy będą kolejne jakieś jeszcze produkty z tej firmy do makijażu. Mam nadzieję, że tak. No, kolejny dobry polski produkt. A czy warte polecenia, zostawiam do waszej oceny. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli szukacie kremu BB z większym kryciem, no to już chociażby ta Orientana albo mój naprawdę ukochany Algoton z Sensu Mary. Tylko że one są chyba droższe od tego. Ale to wszystko będzie też na dole w opisie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Miłego weekendu, bo dzisiaj jest piątek, jak to nagrywam. Miłego weekendu wam życzę. Buziaki, pa, pa, hej.